Witam Was, ja jestem Xermot, a w tym odcinku mówimy postać Kayle, The Judicator. Kayle jest to postać nadająca się na solo topa, supporta oraz midlane jako AP carry. W dżungli jest średnia, chociaż później czyści obozy bardzo szybko. Przejdźmy do jej skórek. Jej pierwszą skórką jest Viridian Kayle. Jest to Kayle pokazana w swojej całej doniosłości. Jak widać, jest to tak jakby sędzina, która będzie sądzić na końcu świata. Jej drugą i ostatnią skórką jest Battleborn Kayle. Jest to Kayle, która tak chce walczyć po prostu. Jest przygotowana tylko do ataku. Przejdźmy do jej umiejętności. Jej umiejętnością pasywną jest to Holy Favor. Kiedy Kayle atakuje czempiona, on traci 3% armora i 3% magic resistu. Na 5 sekund ten efekt stakuje się do 5 razy. Niestety nie ma filmu, więc trudno będzie mi to pokazać. Przejdźmy do umiejętności Q. Reckoning. Kayle rzuca taką kulką, która slowuje przeciwnika, porusza się wolniej oraz atak jest zredukowany. A Kayle za to mocniej bije. Przyjrzyjmy się jej. Nie wiem, czemu mi się to przycięło, ale było widać, że kulka leci, chociaż nie pokazali, że spowalnia. Dobrze, przejdźmy do umiejętności W, Divine Blessing. Jest to umiejętność nadająca się jak na supporta, jak na solo topa, jak na mida, jeżeli chcemy przeżyć, ponieważ zwiększa nam prędkość poruszania się i nas leczy. Oczywiście wszystkie umiejętności Kayle są liczone z Ability Power, lecz lepiej ją budować pod AP. Nawet jeżeli idziemy na mida, to lepiej mieć te 100 AD, około 100 AP i potem w prędkość ataku i tankowość się budować. A co do tej umiejętności, tak wygląda. Jest to bardzo krótki spell, więc w trakcie ucieczki szybko dajemy na siebie, uciekamy szybciej. Leczymy się, więc przeciwnik może nas nie zdjąć, chyba że to jest jakiś, który ma AOE damage. Dobrze, przejdźmy do umiejętności E. Reignited Fury. Miecz Kayle zaczyna się żarzyć i pojawia się nad jej głową aureola z ognia. To pozwala atakować Kayle z dystansu oraz ogień rozprzestrzenia się i atakuje pobliskie potwory. Nie jest to zbyt duży zasięg, na przykład, że dotąd, tylko gdzieś dotąd. Jest to dobre do przepuszowania linii lub do czyszczenia dżungli, na przykład wraithów, które ich jest dużo, więc jest łatwiej to po prostu. Stajemy na środku, na ognisku, zaczynamy bić jednego i wszystkie tracą życie. Tak sobie dofarmiamy i tyle. Zobaczmy, jak to wygląda. Ultimatem Kayle jest interwencja. Interwencja z języka angielskiego. Kayle nakłada tarczę na... Nakłada na czempiona ze swojej drużyny, który nie może zginąć w tym czasie. Tutaj na obrazku jest pokazane, że Kayle daje to na siebie, no ale jest to umiejętność bardzo krótka, więc nie wiem, czy opłaca się to na siebie, jeżeli mamy AD Carry'ego, który pushuje mimo braku minionów. Jest to dobre, gdyż on wtedy nie traci życia, a może dokończyć towera w spokoju. Dobrze, przejdźmy do jej przedmiotów, których nie ma. Co jest? Widocznie błąd z patcha lub nie wiem. Ale opłaca się pod attack speed budować. Bardziej pod OP, AD i AP. I trochę życia, magic resistów. Więc tak, to by było na tyle. Ja dziękuję za uwagę. Proszę o lajki, komentarze, subskrypcje. Cześć, na razie.